Jan Kun urodził się w 1935 roku w Zakrzewie w powiecie nidzickim. W wieku 2 lat trafił do rodziny zastępczej w miejscowości Okrągłe. Tam rozpoczął naukę w szkole niemieckiej. Z okresu dzieciństwa wspomina wyprawy do Dąbrówna, by naładować akumulator do radia. Nie wiem ile, to było chyba 2 marki. Za naładowanie akumulatora. To ta babcia dała, mówi, idź po ten akumulator, bo mówi, nic nie wiemy, co się tu na świecie dzieje. No i ja przyszłem do tego Dąbrówna, poszłem po ten akumulator, on mówi, jeszcze nie jest naładowany, że dopiero mam przyjść na drugi dzień czy za 2 dni. A ja taki przechodziłem tu, taki hotel był, jak się jedzie tu na Działdowo, to ten zaraz. Tam jest taki dom pobudowany teraz nowy. I tam był taki hotel. I tam były lody. Ja poszłem za te 2 marki, pamiętam, lodów kupiłem. Jan Kun bardzo dobrze pamięta wygląd Dąbrówna w czasie wojny. W Dąbrównie przecież byli targi jeszcze podczas okupacji. To też byli tu targi na rynku. Bo tu jak teraz jest rynek, no to jest teraz tam ubrany, są tam kwiaty, to jest zieleń zrobiona, to nie było. Tu, gdzie teraz gmina jest, to był ratusz kiedyś. On był pięknie obudowany, przecież tu był bank, sąd był. To było naprawdę dużo. Pan Jan z sentymentem wspomina też zabawy z młodości. Był walc czekoladowy. No, polegało, że walc czekoladowy to panie musieli prosić panów. O. I później poszli sobie do bufetu, każdy czekoladę kupił i tak było. A po prostu w tym tańcu jeszcze, jak było czas, no to poszli idzie czekoladę kupić. Jan Kun w wieku 17 lat rozpoczął pracę na poczcie w Dąbrównie. Byłem za listonosza, to elegancko, wszyscy ubrani, czerwone krawaty, białe koszuli, mundur pocztowy, rowery, jeźdźmy defilady koło Dąbrówna. Jechaliśmy, to weźmy 1 maja, czy tam do Rzymki byli, czy co, to wszystko było elegancko. Parado szliśmy, albo jak te ciągniki, to ciągniki przyczepy ustrojone, wieńce, nie wieńce na dożynki, bardzo pięknie. Pan Jan od 20 lat jest na emeryturze. Do dziś mieszka w Dąbrównie.